Hej, zapraszam Was do obejrzenia mojej ostatniej wyprawy z Norwegii, która została zrealizowana m.in. dzięki wsparciu moich patronów na Zrzutce, którym serdecznie bardzo dziękuję za wsparcie. Także zróbcie sobie herbatkę, a ja Was zabieram w, mam nadzieję, że najpiękniejsze miejsce, jakie do tej pory widziałem. Na tym kawałku skały mamy naprawdę wiele roślin, które cały czas tak naprawdę mijam na szlaku. Rosną tutaj trzy rodzaje roślin, które są jadalne. Chciałbym Wam o nich szybko opowiedzieć. Pierwsza z nich to jest jagoda i myślę, że tu nie muszę się jakoś specjalnie długo rozwodzić. Natomiast inną rośliną, która wzbudziła moje zainteresowanie, jest barzyna czarna. I rośnie ona właśnie poza granicami lasu, gdy wyjdziemy trochę wyżej w góry. Co ciekawe, jest jadalna. Natomiast jest dość cierpka, ale na ten prosty sposób wystarczy ją przemrozić. Mamy tu jeszcze borówkę bagienną. Sporo osób twierdzi, że jest ona trująca, natomiast nie jest to prawda. Jest ona po prostu zainfekowana pewnym rodzajem grzyba, o czym mówił Łukasz Łuczaj. Po zjedzeniu odpowiedniej ilości takich borówek będziemy czuć uczucie
podobne do upojenia alkoholowego. Na początku owoc jest słodki, później się robi coraz bardziej cierpki, trochę w stronę aronii, bym powiedział, że uderza, ale to zapewne przez pestki. Ruszam dalej w drogę po krótkim postoju i rozglądam się za miejscem do biwaku. Spójrzcie tylko, moi drodzy, co tu się dzieje ciekawego. Nie wiem, czy to jest jakiś gejzer, czy co, ale raczej nie wydaje mi się. Woda jest lodowata, ledwo tu mogę utrzymać rękę. No i jak widzicie, woda wycieka z głębi. O, widzicie? Jakby to był jakiś kran. Ciekawe, co to jest. Palcem to ze wyraźnie wam nie pokażę, bo skala jest dość duża. Natomiast z tego co widzę, to tym szlakiem nie ma co dalej iść, bo jutro się jakoś muszę przedostać na lotnisko. Natomiast widzę, że tutaj dalej płyną rzeki i idzie dolina, także nie ma co się cofać. A chciałem się cofnąć po to, żeby znaleźć jakieś fajne miejsce na biwak. Mamy tutaj sporo drzew, jest tu linia lasu. Co ciekawe, zaczyna się dość wysoko i są to głównie brzozy. Natomiast, tak jak mówiłem, dolina ciągnie się dalej i nie będzie tam sucho. A szukam suchego miejsca i może się wam wydawać, że tylko tutaj, gdzie są strumienie, jest mokro, a poza tym mam sporo miejsca. Natomiast wszędzie, gdzie płyną strumienie, a płyną tutaj dosłownie co kilkadziesiąt metrów, bo mamy aktualnie wiosenne roztopy w Norwegii, a jest koniec lipca, czyli prawie wszystko się zgadza, więc wrócę się kilkaset metrów i znajdę miejsce troszeczkę wyżej. Właśnie miałem rozstawiać obóz w tym miejscu i planu nie zmieniam, ponieważ miejsce jest suche i mam całkiem fajny widok. Nie jestem osłonięty od wiatru, natomiast myślę, że na ostatnią noc daruję sobie już takie wymagania. I mój wzrok przykuła pewna roślina, czyli borówka, borusznica, która rośnie tutaj w bardzo skromnej ilości, co prawda, ale rośnie i również jest jadalna. Roślinka jest naprawdę malutka, chociaż z reguły rośnie trochę wyższa. Jak inne owoce jagodowe, mają sporo witaminy C. No i jest lekko kwaskowata. Ma co prawda inną konsystencję od borówki, ale też jest w miarę smaczna. Nadeszła pora obiadowa, więc wcześniej przywołowane mięso z wieloryba
Zaraz postaram się przygotować w jakiś sposób. Jeszcze nie wiem jaki. Niestety będę musiał przygotować posiłek na kuchence gazowej. Padło na kuchenkę ze względu na to, że w okolicy nie ma tutaj drzew. Co do samej konsystencji mięsa, to jest ono bardzo miękkie. Wręcz rozpływa się już w samych palcach. Natomiast myślę, że zrobię je w drugiej kolejności. I najpierw przygotuję ziemniaki, bo jeśli je odłożę gdzieś później na chwilę, żeby przygotować mięso, jak ostygną, to się nic nie stanie. Odgrzewane mięso, szczególnie z wieloryba, może niekoniecznie być najsmaczniejsze. I w międzyczasie, kiedy będę przygotowywał sobie posiłek, chciałbym opowiedzieć Wam nieco o samym wielorybnictwie, które myślę, że wywołuje dość skrajne emocje. Nie wszyscy to popierają. Powiedziałbym, że jest sporo przeciwników tego procederu. W samej Norwegii jest to legalne. Władze zezwalają na połów wielorybów. Oczywiście jest on ograniczony. I tak z oficjalnych danych wynika, że Norwegia pozwoliła na połów około 1200 sztuk wielorybów. A ostatecznie złowiono ponad 400, czyli poniżej limitu. Samo wielorybnictwo utrzymuje się raczej z napędu turystów. Niektórzy ludzie po prostu też lubią mięso z wielorybów, więc rynek jest, ale jest na pewno mniejszy niż był kiedyś. Sam wieloryb kiedyś był naprawdę niesamowitym łupem. Wyobraźcie sobie teraz ludzi, którzy codziennie polowali, żeby przeżyć, a nagle na plaży widzą martwego wieloryba, czyli praktycznie nieskończoną ilość mięsa i tłuszczu oraz kości, więc praktycznie wszystko było wykorzystywane. Byłem również ciekaw, jak sami Norwedzy reagują na połów wielorybów, bo tak jak w krajach Unii Europejskiej, wydaje mi się, że raczej jest co do samego połowu tych zwierząt nastawienie negatywne. Tak tutaj nie byłem do końca pewien. Pytałem kilkadziesiąt osób, co myślą o samym połowie wielorybów. Większość osób w Norwegii, z którymi rozmawiałem, ma po prostu nijaki stosunek do tego. Nie uważają, żeby to było coś specjalnie złego. Jeśli już, to młodsze osoby się buntują przeciw łowieniu wielorybów. Spotykałem się też często z argumentem, iż tak naprawdę świnie czy kury żyją w dużo gorszych warunkach, aniżeli takie wieloryby. I sam nie zdecydowanie nie popieram połowu wielorybów, ale nie wydaje mi się, żebym zajął stanowisko przeciwnika. Możecie nazwać mnie hipokrytą, bo nie popieram połowu, a kupiłem mięso, ale to dlatego, że chciałem spróbować i właśnie myślę, że spora część mięsa idzie dla takich osób jak ja, które po prostu wieloryba nigdy nie jadły, a są ciekawe, jak to smakuje. Jestem ciekaw, co Wy o tym myślicie. Dajcie znać w komentarzach. Teraz jakimś sposobem będę musiał spróbować usmażyć wielorybinę w kubku, bo tylko takie naczynie ze sobą wziąłem. Myślę, że po prostu wleję tu sporo oliwy i pokroję dość drobno mięso, chociaż tak jak mówiłem, ono jest bardzo miękkie i praktycznie samo się rozpada, więc zobaczymy. Więc może zamiast tyle gadać, po prostu otworzę paczkę z mięsem. Zapach, no cóż, pachnie rybą zdecydowanie. I tak jak mówiłem, mięso jest dziwne, bo jak widzicie, się rozpada w palcach dosłownie. Więc nie będę tego kroił nawet. No i żeby w pełni delektować się smakiem mięsa, jedyną przyprawą, jakiej użyję, będzie sól. Wyszło mi takie danie. No i czas spróbować mięska. Jest dość kruche i suche. Smakuje trochę jak wątróbka, ale ma taką bardziej zwartą i mięsną konsystencję. Po usmażeniu nie czuć, że jest to zwierzę morskie.
Natomiast mimo wszystko nie wiem, czy kupiłbym to drugi raz. Być może nie przyrządziłem tego mięsa w najlepszy sposób. Nie będę przed Wami ukrywał. Ostatnie 3 godziny, nieco ponad nawet, przesiedziałem w namiocie, przeleżałem tak właściwie. I co jakiś czas wyglądałem sobie za okno, powiedzmy. Patrzyłem na piękny widok. No i jest to moja ostatnia kolacja na dziko w Norwegii. Kończy się moja przygoda w tym miejscu. Jeszcze się nie skończyła, ale już jest raczej bliżej niż dalej. Dziękuję, że ze mną byliście przez ten cały czas. Chociaż filmy pewnie opublikuję z dużym opóźnieniem, bo montowania będę miał naprawdę bardzo dużo. No i cieszę się, że kończy się moja przygoda w takich okolicznościach, a nie w innych. Pogoda jest bardzo fajna i szkoda, że nie było takich dni trochę więcej. Ale mimo wszystko uważam, że to był udany wyjazd. Sporo zwiedziłem, chociaż warto byłoby mieć samochód następnym razem. No i dajcie znać, jakie miejsce na wyjazd wybrać następne. Może jakieś pomysły na Polskę, może gdzieś za granicę. W przyjemnych okolicznościach z brzdąkającymi dzwonkami owiec przy szumie potoku chciałbym się z Wami pożegnać. Zatem życzę sobie i Wam dobrze przespanej nocy. Widzimy się jutro. No i moi drodzy, przyszedł czas na ostatni posiłek tej wyprawy. Nasz wspólny ostatni posiłek. Dlatego też chciałbym podziękować Wam za obecność. I nie jestem najlepszy w takich mowach końcowych, natomiast była to moja największa wyprawa w życiu, jaką zorganizowałem. Wybrałem się sam do Norwegii na tydzień. Cieszę się, że się udało. Jest to w pewnym sensie nagroda za dni cierpliwości. No i chciałbym, żebyście jeszcze raz ze mną napatrzyli się na te skalne wielkoludy, które mają wysokość nieco ponad 1200 metrów, to jeden szczyt, jak i drugi.